No cześć, ja jestem Ziobi, na was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem z czegoś naprawdę ciekawego, czyli z czegoś, o co prosicie mnie już od bardzo, bardzo dawna. Czyli z wielkich napisów na środku ekranu, czyli krótko mówiąc komendy title. I właśnie sobie teraz zaczniemy komendę title. I przejdźmy może do samego początku, może co to w ogóle jest komenda title i co to są te wielkie napisy. Otóż to jest właśnie to, czyli na przykład mamy napis zio, to kurczak. I ten napis zio, to kurczak, zapisujemy w oto taki sposób. Mamy komendę title. Składnia komendy title jest dość prosta, bo zapisujemy najpierw samą komendę title, później zapisujemy selektor, czyli dla których graczy będzie wykonany. Możemy wpisać konkretny nick, możemy wpisać małpa A dla wszystkich, małpa R dla losowego i oczywiście małpa P dla najbliższego. I dalej, musimy wpisać rzecz, która się stanie, bo komenda title, jeśli piszemy sobie na czacie, uwaga, title małpa A i naciśniemy tab, mamy kilka rzeczy. Mamy action bar, clear, reset, subtitle, times i samo title. Samo title wpływa na to, że wyświetli nam się w tym miejscu na środku ekranu właśnie taki oto tekst. I co dalej? Bo po tym title, jeśli wpiszemy taką komendę, małpa A title i naciśniemy enter, wyświetli nam coś takiego. Mamy title, player i tutaj do wyboru to, co będziemy wyświetlali i row Jotson file. Title, row Jotson title, tutaj jest napisane, słuchajcie, o co chodzi, co to jest ten Jotson. Jotson to jest właśnie formatowanie tekstu w taki oto sposób, słuchajcie. Tutaj jest zapisany taki przykładowy tekst, zaraz wam wytłumaczę dokładnie, na czym to polega. Na samym początku mamy tak. Mamy tekst, gdybyśmy walili całą resztę, zostawilibyśmy to, to by wyświetlił nam się, czekajcie, skopiuję to. I pokażę wam, co by się wyświetliło w momencie, gdybyśmy wywalili to wszystko. Wyświetli nam się sam tekst, bez kolorów, bez pogrubienia, bez niczego. Uwaga! I w tym momencie mamy po prostu zioto kurczak na środku ekranu. I co? I w tym momencie, gdybyśmy zmienili to na przykład na... A zmienimy sobie w ogóle to na zioto toast. Chociaż wiecie co, zmienię sobie całość tutaj i będzie zioto... Uwaga! Toast. I mamy kolejną rzecz, czyli bold. Bold to znaczy pogrubienie. I mamy zapisane to w ten sposób. Mamy bold tylko w cudzysłowie, a true już nie jest w cudzysłowie. Jest zapisane normalnie, bo jest to wartość typu bull, czyli 0 lub 1. I teraz mamy pogrubione zio to toast. Żeby zio to toast było czerwone, musimy dodać jeszcze jedną rzecz. Zapisujemy tutaj w cudzysłowie kolor, dwukropek, i w cudzysłowie zapisujemy później na przykład red. W tym przypadku red, bo chcemy czerwone, żeby to było. No i naciskamy tutaj i mamy czerwone zio to toast. I tak dalej. Słuchajcie, kolejną rzeczą jest to, że poza samym title mamy też subtitle, czyli tekst pomniejszy. I mamy zio to kurczak. Kurczak pod spodem się wyświetla, to kurczak, u góry samo zio. I możemy też wyświetlić cały tekst pod spodem. Zio to kurczak pod spodem. Pierwszą rzeczą, czyli z tym subtitle, jest to, że w momencie, kiedy mamy wykonane title, musimy mieć wykonane również subtitle i dokładnie takie same formatowanie tekstu, w którym będziemy mieli tutaj cudzysłów tekst, dwukropek i cudzysłów wartość tekstu. Tutaj dajmy to kurczak, dalej robimy sobie bold, kolor, tutaj mamy dark aqua w tym przypadku, listę wszystkich kolorów macie w tym momencie na ekranie i macie link do tego pliku, do tej graficzki właśnie w tym momencie w opisie, możecie sobie tam kliknąć. I możemy wyświetlić sobie w tym momencie zio to kurczak. W pierwszym command bloku mamy title o treści zio, a w drugim command bloku mamy title o treści to kurczak o innym kolorze. Oba są pogrubione, wykonywane są jednocześnie, pierwszy w impulsie, drugi w chainie. No i co? I kolejną rzeczą jest to, że wyświetlamy sam subtitle wyświetlamy w taki sposób, że w title pierwszym nie wpisujemy nic, czyli naszym tekstem robimy tutaj cudzysłów tekst, dwukropek, cudzysłów i nic, pomiędzy cudzysłowami nie zostawiamy. Jak piszemy tutaj asydy, to oczywiście nam się asydy wyświetli na ekranie, ale bez tego będziemy mieli tylko ten pomniejszy tekst, który jest dużo mniej zasłaniający ekran. Tutaj mamy duży tekst, tutaj mamy mniejszy tekst dla przykładu. No i mamy kolejną rzecz, czyli czyszczenie tego. Mamy title, małpa A, clear. I w tym momencie dla wszystkich graczy, którzy są gdzieś tam we wszechświecie, którym się w tym momencie zacznie pokazywać tekst, wyczyścimy go klikając, a raczej wpisując komendę title, małpa A, clear. Przejdźmy dalej, czyli na naszą literkę O. I mamy coś nowego, co jest zupełnie nową rzeczą, słuchajcie, dodaną dopiero w Minecrafcie 1.11. Jestem przezadowolony z tego, bo dużo osób pytało o to we wcześniejszych wersjach. Jak to zrobić, zio, powiedz nam pomocy, nie wiemy jak to zrobić, żeby świetlić. Tutaj, właśnie w tym miejscu, słuchajcie, jak widzicie teraz, zio to kurczak pojawiło się w miejscu action bara tak zwanego. Jest to miejsce tuż nad naszym hotbarem, czyli miejscem, gdzie przechowujemy nasze przedmioty na dole. Jest to miejsce, gdzie wyświetla się na przykład nazwa utworu, który puszczamy w tym momencie w jukeboxie. No i to zapisujemy dokładnie takim samym formatowaniem Jotson, tutaj w nawiasach klamrowych wpisujemy te wszystkie same rzeczy, tylko zamiast title lub subtitle wpisujemy w tym miejscu action bar, czyli to jest kolejna rzecz, trzy metody wywołania tak jakby tych samych
tekstów. I widzicie, z tym, że one, title i subtitle, działają w zupełnie inny sposób, niezależny od action bara. To też jest ważne. Słuchajcie, one czasowo nie będą się pokrywały. Bo jeśli my zrobimy tak, że odpalimy najpierw tutaj ten subtitle i później klikniemy title jeszcze raz, to nam się nadpisze jakby ten tekst dolny i wyświetli jeszcze raz. A w momencie, kiedy odpalimy sobie coś takiego, a później klikniemy to, to niezależnie od siebie nam action bar będzie działać i zgaśnie. A nie, tutaj jak widzieliśmy, zgasł jednocześnie. Ale jak pierwszy action bar odpalimy i odpalimy później ten tekst, to action bar znika jako pierwszy, a title i subtitle znikają jako drugie. No dobra, przejdźmy zatem do kolejnej, najwspanialszej rzeczy, czyli formatowanie tekstu w Watsonie. Mamy tutaj na przykład kilka przykładów. Pierwsza rzecz to jest bold i underlined, czyli podkreślenie i pogrubienie, i dolne to jest italic, czy jak tam kto woli, czyli pochylenie tekstu. I już wam pokazuję, jak to jest. Przede wszystkim w title mamy zapisane zio, które jest przede wszystkim tutaj, o, bold równo, dwukropek, true, czyli bool, wartość true lub false, mamy pogrubienie w tym przypadku, kolor aqua, no bo jest koloru aqua, no i mamy underlined, też zapisane w cudzysłowie underlined, dwukropek true, czyli prawdą jest to, że będzie podkreślone. No i drugą rzeczą tutaj w tym przypadku mamy subtitle to kurczak i to kurczak jest italic, czyli włoski, czyli pochylony w tym przypadku i widzimy wyraźnie, jak on jest pochylony na naszym ekranie. No i drugą opcją jest jeszcze ta magiczna, ciemna rzecz, która powoduje nam takie dziwne, śmieszne znaczki, o których mało osób wie, ale warto o nich bardzo często wspomnieć właśnie w przypadku takich rzeczy. Mamy tak, przede wszystkim przekreślenie, czyli strike through, co znaczy po prostu przekreślić albo przestrzelić przez coś. I w tym przypadku mamy zapisane to tak samo jak w poprzednich przypadkach. O Boże, ale się zaplątałem w tym zdaniu. No i mamy strike through dwukropek true. Strike through dwukropek true. Wiecie, to jest, tak wymawiam w taki sposób, jakby to było rzeczywiście takie same słowo, ale to jest through dwukropek true. Tak, dobra, no nieważne, no nic, tutaj tak, tylko drobna zmianka. No i druga rzecz jest taka, obfuscated? Nie wiem, jak to się czyta, to słowo wydaje mi się, że coś takiego. I to jest właśnie to, obfuscated i oczywiście też dwukropek true, bo to jest wartość 0 lub 1. To nie jest zapis jakiejś dziwnej, niesamowitej rzeczy. Zamiast to kurczak, jak wpiszemy tutaj na przykład to, to wtedy będziemy mieli dwuliterowy tekst, który mryga. A jeśli wpiszemy na przykład też same spacje, to nadal będziemy mieli tekst, który również sobie tylko mryga. Ej, nie, to nie tu, czekajcie. To było zio. W tym górnym, jak wpiszemy same spacje, uwaga, raz, dwa, trzy, wpisujemy spację i odpalamy ten tekst i widzimy, że spacje również nam mrygają. I wydaje mi się, że one są zależne i wtedy różne znaki są w zależności od tego, jaki znak tutaj wpisaliśmy. No ale piszemy tutaj tak jak było, czyli to kurczak i tak to jest niewidoczne. No i proszę, i mamy zio to kurczak. I słuchajcie, kolejną rzeczą z takich ciekawych, naprawdę ciekawych, fajnych rzeczy jest to, że możemy ustalać, ile czasu będzie na ekranie wyświetlał nam się dany tekst. I przede wszystkim mamy standardowe wartości dla tego, co tutaj jest, czyli times. Kolejna ciekawa rzecz, i to już chyba ostatnia, przedostatnia rzecz, która nam została z tego wszystkiego. Dla times mamy trzy wartości liczbowe podane. Dla wszystkich graczy, lub dla jednego gracza, lub dla jakichkolwiek graczy, tylko byśmy chcieli, możemy ustawiać oczywiście wartości times. No i w tym przypadku standardowe wartości tego times to jest 20, 60, 20. O mój Boże, zio, co ty nam mówisz? Co to w ogóle oznacza? Już wam mówię, jest to podana wartość w tikach, ile czasu dokładnie będzie to trwało. Czyli w tym przypadku, jeśli mamy 20, 60, 20, to ta wartość trwa, uwaga, sekunda narastania, 3 sekundy trwania tekstu i 1 sekunda gaśnięcia tekstu. I teraz my zrobimy tak, słuchajcie, mamy 0, 40, 0, czyli 0 sekund będzie narastało, 40... tutaj w tym przypadku dzielimy to na 20, czyli 2 sekundy będzie trwał tekst i 0 będzie znikał. Klikniemy to, uwaga, i klikamy tekst. I w tym momencie mamy 1, 2, 2 sekundy, tekst nie nachodził, nie schodził, po prostu, oj czekajcie, tutaj odklikam, po prostu się pojawia i po prostu znika. I tak samo możemy zrobić, żeby tylko narastał i w momencie, kiedy stanie się w pełni widoczny na ekranie, w tym momencie on nam zniknie, bo nie ma czasu trwania ani czasu zanikania. Także klikamy teraz, najpierw klikamy tutaj guzik, a później klikamy sobie tekst. I teraz widzimy, narasta przez 2 sekundy i znika. I tak samo ostatnią naszą opcją będzie to, że on będzie po prostu sobie znikał. Możemy oczywiście je mieszać ze sobą, te wartości, tutaj nie ma nic do dodania, możemy dać tutaj 40, tutaj 40. Klikamy tak i uwaga, i w tym momencie mamy samo znikanie, czyli pojawia się i znika powoli. Pojawia się i znika powoli. Także taka dość ciekawa rzecz. Po wpisaniu title małpa a reset dla wszystkich wartości tego, tych czasów restartują się i w tym momencie mamy ponownie wartości 20, 60, 20. Pojawia się, 3 sekundy trwa,
i znika w ciągu jednej sekundy. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z mniej więcej takiego dość prostego, niedługiego wyjaśnienia tego oto właśnie tej komendy title. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to dość jasno. Pamiętajcie, że jeśli wam się film podoba, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, możecie zajrzeć na kanał, bo jest tam cała playlista pod tytułem Zabawy z komend blokami, czy Zabawy z komendami, nie pamiętam nawet, szczerze. No mimo wszystko macie tam mnóstwo różnych tym podobnych rzeczy podanych i można tam się nauczyć wielu różnych komend, które pomogą wam w budowie mapek i nie tylko, i ogólnie w zabawie z Minecraftem. Także, jeśli chcecie jeszcze więcej takich filmów, zasubskrybujcie ten kanał w tym momencie. Ja się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć!